Witamy serdecznie, kolejny odcinek Espresso! Cześć, bardzo nam miło jest Was przywitać i na początek mamy pytanie. Czy kiedykolwiek mieliście taką sytuację, że musieliście składać reklamację? Na pewno w swoim własnym języku składaliście reklamację. No, a czy tak. Składaliście reklamację za granicą? Może w innym języku? Chociaż może język angielski? Może mniej osób miało taką sytuację, ale mamy coraz więcej zagranicznych wyjazdów, różnych, załatwiamy różne też sprawy za granicą i czasem jest tak, miejmy nadzieję oczywiście, żeby tak się nie zdarzało, ale jednak czasem jest tak, że musimy powiedzieć, że coś jest nie w porządku, złożyć reklamację czy zwrócić uwagę na problem, który się pojawił. Więc dzisiaj będziemy o tym oczywiście mówić. Dokładnie. Zanim przejdziemy do tematu, chcemy się przedstawić. Ja się nazywam Wojciech. A ja nazywam się Ania. I od ponad już 10 lat, tak naprawdę od 2010 roku, pomagamy naszym uczniom lepiej komunikować się w języku angielskim, dzięki czym mogą swobodnie komunikować się i się realizować gdziekolwiek są na świecie. I przede wszystkim też pokazujemy, że nauka angielskiego może być praktyczna i przyjemna. Więc dzisiaj wracamy do tematu, praktyczny temat na dzisiaj, słownictwo, reklamacje. Powiedzmy, że jesteś, ma jakąś usługę, korzystasz z jakiejś usługi, albo może jakiś produkt jest zakupiony i nie do końca spełnia tej funkcji, tych obietnic. Co robimy? Możemy złożyć reklamację. Możemy to zrobić w dwóch sposobach. Możemy ustnie to zrobić i ustnie możemy albo przez telefon, albo możemy pójść do sklepu, albo też możemy to zrobić przez list. Nie będziemy wchodzić i wdrażali się w list dzisiaj, bo pisanie to trochę więcej będzie temata przedłużała, ale powiedzmy, że jesteście w sklepie albo na telefonie, chcecie z kim rozmawiać, to dzwonimy i ktoś odpowiada. No w dzisiejszych czasach to jest sekretarka automatycznie albo jakiś robot, tak? Natomiast ktoś odpowiada i mówi, how can I help you? Tak? Mówi, przedstawia się AJ Electronics, how can I help you? I co mówimy wtedy? Też, może jeszcze, bo tak podzieliliśmy to na te punkty, że na początku chcemy zwrócić uwagę, jak możemy w ogóle zwrócić uwagę na właśnie na problemy, czyli przez telefon ktoś nas zapyta, albo też oczywiście nie tylko przez telefon, ale też jak podejdziemy do jakiegoś, do recepcji, czy do tak, kasy, właśnie, tak. To tak samo nas zapytają, w czym mogą nam pomóc, no i właśnie Więc zacznijmy od telefonu, tak? Powiedziałam też sekundę temu, nie? Więc myślę, że po prostu to how can I help you może się odnieść do czegokolwiek innego, więc dlatego chciałabym więc już tak, powiedzmy, że dzwonimy do kogoś, ktoś mówi how can I help you i wtedy się przedstawię, po prostu mówisz, no hello, I bought a vacuum cleaner from you guys yesterday or a week ago, it doesn't seem to be working, na przykład, tak? Albo po prostu I'd like to make a complaint. To jest takie bardzo takie uniwersalne. I'd like to make a complaint. Czyli chciałbym złożyć reklamację. Albo też to oczywiście, tak jak mówię, to nie musi być tylko przez telefon, może być też na żywo, kiedy ale podchodzimy. Jak będzie na żywo, to musimy poprosić o osobę decyzyjną, no, prawda? Tak, więc tak. Co robimy? Myślę, że możemy tak trochę to połączyć, żeby nie wiem, dlaczego nagle telefon, ale w każdym razie, jak chcecie, już tak przedstawiamy, dobrze, przejdźmy do przedstawienia problemu. Więc jak przedstawiamy problem, to mówimy I'd like to make a complaint, ale też możecie powiedzieć, co nie działa, tak? Czyli my coś tam isn't working properly. Albo i oczywiście możecie powiedzieć my vacuum cleaner, czy na przykład dzwonicie do recepcji hotelowej i mówicie, że my shower doesn't work, tak? Czyli mój prysznic nie działa. Albo the air conditioning isn't working, right? Ale też zamiast isn't working możemy powiedzieć is on the fritz, tak? I tutaj nie chodzi o fritz Niemiec, to po prostu chodzi, że coś nie działa, tak? Cześć, Monika. Cześć, Monika. Więc możemy powiedzieć my AC is on the fritz, na przykład. I to jest tak, żeby powiedzieć, że to nie działa, tak? Ale ogólnie, jak przechodzimy do, powiedzmy, do recepcji albo na telefonie, nieważne gdzie, tak? Ale kiedy podchodzimy do tej osoby, rozpoczynamy jakieś rozmowy, konwersacje z tą osobą, to nie wiadomo, czy ta osoba w ogóle jest osobą decyzyjną. Więc warto by było zapytać, czy możecie z kimś
osobą decyzyjną porozmawiać, pogadać. Więc możemy zapytać coś takiego, powiedzieć I'd like to speak to the manager, please. Tak? Albo can I speak to whoever's in charge, na przykład. Tak, tak. Czyli czy mogę rozmawiać z kimś, kto jest odpowiedzialny za dzisiejszą zmianę, kto jest osobą bardziej decyzyjną. Albo is your supervisor in today, może być na przykład, tak? Czy mamy manager, supervisor, boss, różne takie słowa, co możemy zużyć, żeby określić tą osobę, prawda? I może być tak, że że powie OK, immediately, right away, sir, tak? Ale mogą się zapytać dlaczego, may I ask why, tak? I wtedy możemy powiedzieć, I have a problem with something. I have a problem with this bicycle I bought from you guys yesterday, tak? Albo there's a hole in my pants that I bought, right, from you guys. Jakikolwiek coś tam może być, albo po prostu powiedzieć I'd like to make a complaint, po prostu, tak? Czasem jest tak, że osoba pracująca, może jest decyzyjna, może nie, może jest w stanie nam pomóc, więc to jest czego oni też proszą i też możecie rozwiązać to od razu u tych osób, ale czasem to jest tak, że oni nie są w stanie podjąć jakiejś decyzji i wtedy właśnie prosimy o tego menedżera, tak? Ale kiedy oni mogą powiedzieć, no is there something I can help you with, tak? Tak, czy jest coś może, w czym ja mogę pomóc, bo też, tak jak już Wojtek powiedział, to nie zawsze musimy od razu z kimś wyżej rozmawiać. I wtedy możesz im powiedzieć, przedstawić swój problem z usługą czy z tematem. Warto jest podkreślić teraz też tutaj, no wiadomo, że może coś nas zdenerwuje, że to nie działa, tyle zapłaciłem, albo to musiało działać, jaka tandeta, albo może coś w tej usłudze nie jest fajnie, jesteśmy zdenerwowani. Uważajcie na te nerwy właśnie, bo w takich sytuacjach to warto jest być miły, uprzejmy, bo jak jesteśmy zdenerwowani, zacznijmy z krzykiem, to nikt będzie chciał z nami rozmawiać, prawda? Tak, dokładnie. To jest taka ważna właśnie informacja, bo od razu nas, w sumie gorzej od razu nas potraktują, dlatego że będą wiedzieli, że będzie z nami dużo problemów i może nie będą chcieli nam do końca pomóc. Więc warto jest powiedzieć na przykład I'm really upset about this, tak? Po prostu, ale nie machać tam. Tak, czyli że naprawdę jestem zdenerwowany. Czyli powiedzieliśmy już o tym, że jakiś produkt może nie działać, że coś w hotelu może nie działać. Też słyszałam wczoraj taką sytuację, że samolot odjechał dzień wcześniej niż miał odjechać, odlecieć, przepraszam. I to jest już bardzo stresująca sytuacja, dlatego że nikt nas na przykład nie poinformował, że jednak wylot jest innego dnia i utknęliśmy w jakimś miejscu, czyli możemy też powiedzieć the date of my flight was changed, yeah? Czyli data mojego lotu została zmieniona. I was not informed about it, tak? I nie byłem poinformowany o tym. Wiem, kochani, obiecałam, że dzisiaj będziemy mówili o słownictwie, ale to jest taki świetny właśnie taki zwrot, taki trochę gramatyki, tak? Was supposed to, tak? My flight was supposed to leave today, but it left yesterday, na przykład, albo left an hour ago, tak? Czy was supposed to, możecie wrzucić tam miało, tak? Miało się wydarzyć, miał być. I to jest bardzo dobry zwrot, nie tylko właśnie przy samolotach, może być na przykład, czasem tak się zdarza, że jedziecie do jakiegoś hotelu i okazuje się, że basen nie działa, który był na zdjęciach, albo w ogóle go nie ma. Takie sytuacje słyszeliśmy. So the swimming pool was supposed to work, yes? Was supposed to be open, na przykład. Tak? Albo może czy też miał działać. Też taki sytuacja, jak może powiedzieć na przykład your brochure said that your swimming pool would be open, tak? Czyli wasza broszura pisała, no mówiła, ale no wiadomo, że pisała, że wasz basen miałby być otwarty w takim sensie, tak? Tak, albo jesteśmy w restauracji i dostajemy i na przykład już dostajemy inne danie niż chcieliśmy, niż zamawialiśmy, to czyli możecie powiedzieć I ordered, ja zamówiłem coś tam, but I got, ale dostałem coś innego. Albo możecie powiedzieć excuse me, this isn't what I ordered. Tak? Po prostu to nie jest co zamówiłem, tak? Albo możesz powiedzieć I ordered the but I got this instead, jak Ania powiedziała. Tak. Więc tutaj mamy różne problemy, które możemy zgłaszać i są różne zdania, w jaki sposób możemy je formułować. No i też jak już przedstawimy problem, to wtedy zazwyczaj ta druga osoba
gdzieś nas, przeprosi nas, powinna nas przeprosić za niedogodności. Tak, więc to często jest tak, że I'm terribly sorry to hear about that, ma'am. I'm terribly sorry to hear about that, sir. That's awful. I'm really sorry. But my apologies. I can only apologize to you for what happened, na przykład, tak? Czyli... Tylko mogę przeprosić dla ciebie za co się wydarzyło ci, trafiło. Albo we are sorry for the inconvenience, tak? Czyli bardzo przepraszamy, dobry też. Przepraszamy za niedogodności. No i wtedy, jeżeli sprawa jest taka na zasadzie, że mogą to szybko naprawić, to na przykład w hotelu mogą powiedzieć, że I will send somebody to fix it, tak? Czyli wyślę kogoś, żeby to naprawił. Albo mogą powiedzieć, would you like to change your room? I can offer you a new room. Tak. I can offer you, mogę ci zaproponować. To jest też takie bardzo fajne. Tak, inny pokój, albo I can bring you your different dish, czyli mogę przynieść inne danie. I can offer you a discount for the next time you dine with us, for your next stay with us, tak. For the 20% discount the next time you go shopping with us, na przykład, tak? Tak, czyli jakąś... Of your next purchase, chciałem powiedzieć, tak? Czyli na następne zakupy zniżka, ale czasami, czyli to jest takie szybkie załatwienie problemu i na przykład się zgodzimy. Natomiast czasami problem jest już poważniejszy i chcemy już jakąś poważniejszą rekompensatę naszych strat. I może być tak, że mówią, że po prostu macie to gratis, tak? I mogą powiedzieć it's free, tak? Albo też mogą powiedzieć na przykład it's on the house. To jest tak jakby taki idiom, tak? Że it's na on nasz the house, koszt. Tak? Czyli to jest na koszt domu, czyli tu, gdzie jesteś u nas. W sensie. Czasami jednak w różnych miejscach nie zaproponują nam rekompensaty, tylko przeproszą. Albo, więc wtedy my musimy sami poprosić o coś dodatkowego, że jednak domagamy się jakiejś formy wynagrodzenia nam tego, co się stało. Tak, i możemy powiedzieć, how do you expect to resolve this matter? How do you expect to resolve this situation? What would you propose to make things better, na przykład. Tak, tak. Tak. Czyli jak rozwiążesz ten problem, co zaproponujesz, żeby poprawić sytuację, co oczywiście może pan, pani zaproponować. My tutaj zwracamy się oczywiście na you, dlatego że jest to język angielski. Pomijmy do nich, ale tak. Też oczywiście chodzi też, że możecie tak powiedzieć do osób, których nie znacie. Możemy cofnąć się, ja wiem, że lubimy skakać, ale ja sobie przypominam takie rzeczy, tak? Możemy wrócić do tego, kiedy mówimy, że zgłaszamy tą reklamację. Możemy powiedzieć, I'm afraid that your service wasn't up to standard, tak? It wasn't satisfactory. To są takie dobre wyrazy. Wasn't up to standard, nie było do standardu, poziomu standardu, tak? It wasn't satisfactory, nie było satysfakcjonem. Wracając do tego, tak, dzięki. Do up to standard też możemy powiedzieć up to par, tak? To jest taki trochę taki slang. So it wasn't up to par. Też może być na przykład your commercial or your ad said that coś, czyli it would do this, but it doesn't, tak? Albo kiedy brak jakiejś funkcji możemy czyli też... Czyli wasza tak, reklama, czy wasze ogłoszenie mówiło, że zrobicie to i to, ale nie, że będzie tak i tak, ale tak nie było. Tak. Albo ewentualnie, no i też już tak prosząc, wracając do tej rekompensaty, to też możecie poprosić... czy zażądać, powiedzmy, czegoś konkretnego, czyli jeżeli jednak nie dostajecie w ofercie tego, co chcielibyście, możecie powiedzieć I would like to get one night free, nie? Czyli chciałbym dostać jedną noc gratis, dlatego, że były jakieś niedogodności w hotelu na przykład. Tak, no hotelu albo na przykład... No, może być tak, że zaoferują ci za darmo, albo też jakieś prezenty czasami ci zaproponują. Więc powiedzą tak, że ok, we'll replace this model for a new one and we'll also give you a gift coupon, albo we'll give you $5, tak? We'll give you a $20 rebate off your next purchase, albo coś takiego, tak? Tak, więc możemy wymienić produkt i coś dostać dodatkowo. Możemy też poprosić na przykład, czy zażądać jeżeli na przykład jest problem z samolotem, to możemy domagać się
bezpłatnego noclegu w hotelu, dopóki nam nie załatwią innego lotu na przykład, jeżeli faktycznie nie zostaliśmy poinformowani o zmianie godzin czy wylotów, więc możemy powiedzieć I'd like to stay at a hotel and jakby to powiedzieć, że oczywiście at your cost, tak, cost albo, tak, czyli na albo, wasz koszt chciałbym zostać w hotelu. No może być tak, so ja miałam taką sytuację tak naprawdę. Właśnie, było tak, że wracałem właśnie, nocowałem w Zakopcu i przyjechałem tutaj do Warszawy i miałam mieć samolot, ale samolot był przełożony na kolejny dzień i wysyłałem mnie do Zakopanego z powrotem. Więc powiedziałam im, że nie wracam, tak? Więc powiedziałam im, że I can't go back home, I need a place to stay. And then they asked, do you have any family here? Czy masz jakieś rodziny tutaj w Warszawie? I was like, no, tak nie mam. So I said, well, I'd appreciate it if, i to jest też fajnie, bym docenił to jak, right? I'd appreciate it if you organized some kind of lodging for me for the night, right? Some kind of accommodation for me for the night. Też możesz w taki sposób powiedzieć, tak? Tak, tak, tak. Czyli doceniłbym to, jeżeli byście coś mi zaoferowali. Jeżeli się już nie dogadamy polubownie, chociaż zazwyczaj się dogadujemy, myślę, że teraz w dzisiejszych czasach raczej się dogadujemy, tak, to wtedy już trzeba powiedzieć, że I will file a complaint, czyli tak, ja złożę oficjalną skargę. Mhm. Tak, i wtedy już sprawa idzie gdzieś dalej, na piśmie i powiedzmy domagamy się swojej jakiejś wykonane I'm going to file a complaint about the situation. Tak. Na przykład, czyli zamierzam złożyć już taką pisemną reklamację. Ale zazwyczaj to polubownie się kończy i oni mówią I'm really sorry once again, sir, tak, albo ma'am, i mówisz no problem, it's okay, thank you for taking care of it, thanks for rectifying the situation. Możesz też powiedzieć wyprostowanie sytuacji na przykład. Tak, i ewentualnie jeżeli jednak czujecie, że dostaliście, my tak mieliśmy w wakacje, że dostaliśmy trochę za mało zniżkę na początku w zamian za to, co się nie zgadzało z ofertą w miejscu, tak, to oczywiście powiedzieliśmy, że we are not satisfied with this discount and we would like to get more discount, higher discount. Well, we didn't say we want to get more, but we said we don't feel that it's fair. Tak. We don't feel what you offered to us is fair. Tak, to jest fajne, bo nie czujemy, że to, co nam zaoferowaliście, jest w porządku, jest fair. Tak, tak, bo faktycznie tak czuliśmy, że to jest nie w porządku, więc możecie też powiedzieć, że we don't feel it's fair or we are not satisfied with this solution, czyli my nie jesteśmy usatysfakcjonowani tym rozwiązaniem. What else can you może offer? Może powiedzieć, I'm afraid that's unacceptable, na przykład, tak, tak, to też jest takie... Obawiam się, że to jest nie do zaakceptowania. To jest takie bardzo takie, no powiedzmy prosto z mostu. Ten afraid jest takie rozróżniające, ale tak, unacceptable jest bardzo takie mocne słowo, nie? Więc tak. Nie do przyjęcia. No dobrze, miejmy nadzieję, że oczywiście jak najmniej będzie wam to słownictwo przydatne, tak, ale wiadomo, że warto czasem sobie poćwiczyć, coś utrwalić. Tak jest, pamiętajcie kochani, no nie życzymy wam to, ale jeśli coś tam wam się wydarzy, pamiętajcie, walczcie o swoje. Tak, tak, dokładnie, no, ponieważ ważne jest, żebyście też mieli pozytywne doświadczenia z waszych podróży, czy różnych wizyt, czy korzystania z różnych usług, produktów, żeby w końcu jednak mieć pozytywne wspomnienia. Dokładnie, więc kończymy dzisiejsze spotkanie, dziękujemy serdecznie za obecność i widzimy się w przyszłym tygodniu. Oczywiście, jeśli wam się podoba taka forma nauki z nami, to możecie też przystąpić do kursu angielskiego od zera do bohatera. Link będzie poniżej. I możecie regularnie z nami uczyć się za symboliczną kwotę miesięczną. W każdym razie widzimy się w przyszłym tygodniu albo na kursie. Do zobaczenia. Cześć! Cześć!